Ten dźwięk pokazał wszystko, jak bardzo możesz. Spróbujmy z moimi czarodziejskimi rączkami. No boju! Ale Mora! Co? Romeo, mój Romeo, gdzie jest? Widzę, że oboje mieliśmy Dobra. Inną wizję Słuchaj, na te bajki. Musimy rozpocząć ten odcinek z grubej skały. Dlaczego ja trzymam się pod nogą za tą skałę? To jest dla mnie największy dylemat. Nie rozumiem, słuchajcie, w ten sposób ja nigdy nie zostanę tragarzem w moim życiu, no. Cześć wszystkim, witamy was bardzo serdecznie w naszej wspólnej serii razem z Zio, z Human Fall Flat. I jeśli wam się spodoba ten odcinek, to zostawiajcie łapkę w górę, wtedy uniosę Zio jeszcze wyżej i wyrzucę go w przepaść. Super. Dobra. Także zostawiajcie łapkę w górę. Wracaj do katapulty! Czekaj, bo ludzie zostawili łapkę w górę. O! Czekaj, bo chciałam wyjrzeć, czy... Wiesz co? Chciałam wyjrzeć, czy spadłeś. Aha. I spadłam za Dobra. Tobą. Słuchaj, załadowałem kapatultę do tego, że możemy wystartować w tym momencie z naszym strzałem. Ale to zepsułeś Jesteś sprawę. Gotowa? Nie. Bo ja chciałam się wystrzelić. Dobra, teraz. Jestem Dobra. Gotowa. Aga jest kulą armatnią w katapulcie. Tak, jestem gotowa. Ale potrzebujemy też... To przygnieć mnie. Proszę bardzo. Dobra. To nie jest dobry pomysł. To się nie mieści razem z tym. Musisz przytrzymać to. Poczekaj. Wiem, że to jest skomplikowane. Wiesz co, zaraz ta katapulta zjedzie Dobra, trzymam. Za przepaść. Już Dobra. Trzymam. Trzymasz? Tak, trzymam. Świetnie. W takim razie na koniec świata. Świetnie. A jak ja teraz się przedostanę na drugą stronę? Spróbujemy rozebrać mur po tych. Nie, tam jest most, Zio. Tam jest most. Ej, masz rację, tam jest most. Ale problem polega na tym, że nie rozwaliliśmy ściany. Trudno, dam radę. Czekaj, muszę wyjrzeć jest do ciebie. Jest hebel. Czekaj, teraz nie możemy hebel. Się pobawić jak w Romeo. Nazywa, jak się nazywa to, czym się blokuje drzwi? Nie hebel, tylko... Knebel. Nie, to nie knebel. Knebel? Nie, nie, kneblem to się blokuje usta. Ale zapraszam cię tutaj, bo możesz mi pomóc otworzyć to. No nie wiem, czy aby na pewno mogę. No jak nie, spójrz. Jak? No normalnie. Muszę odhaczyć tutaj pewne tak sprawy, wydaje, załatwiam. Nie? Ja ważne sprawy załatwiam teraz, nie mogę cię wpuścić. Czekaj, bo ja niby to otworzyłem. Kto tam? Nikogo nie ma w domu. Tak? To wiesz, jak, to, jak ktoś przychodzi i ewidentnie wiadomo, że ktoś jest w domu, czy to jest tak się, co? Half-Life? A, łom! Ty oderwałeś to! Nie. Zepsułeś mi drzwi. Nie. Ten haczyk nie był przy... On było. Był przyczepiony. Czyli co, myślisz, że to było potrzebne do czegoś? Nie wiem, możesz sobie... Tylko powiedzieć. Może mogę sobie mur rozebrać. To jest plan. Ten dźwięk pokazał wszystko, jak bardzo możesz. Czekaj, to ja spróbuję. No, chyba nie Spróbujmy rady. Z moimi czarodziejskimi rączkami. No boju! Ale Mora! Co? Jak to się stało? Ja też chcę. Tak. No, jakim cudem? To jest niemożliwe. To jest kwestia zaklęcia, na pewno. Nie wierzę, słuchajcie. To jest jakiś fake. To po prostu nie powinno tak wyglądać. Słuchaj, myślałam, że trochę... biorę mój łom jako Gordon Freeman, Gordon Cakeman. No, otwieraj. A czekaj, bardziej... bo teraz nie pamiętam, gdzie tu się szło. Tu ja się też nie pamiętam. Drzwi? Tutaj są jakieś drzwi, możemy się... Tak, to są, to... Nie, one są zamknięte, chyba są zablokowane z drugiej strony. Mogą być, szczerze mówiąc. Mhm. Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj ona ten podest trzeba się na ten gzyms dostać. Dobra. Czyli weźmy nasz wóz, który mamy. Wóz albo przewóz. Pchajmy. Okej? Okej, wygląda na to, że tak. Starczy. No i wskakuj. Już. Świetnie. A czy ty dasz sobie radę? Oczywiście. No to dobrze. Nie dasz sobie rady? No bo ostatnio ja ty sobie skinnerem. Nie dawałeś rady, nie chcę nic mówić. Okej, okay. I teraz co my możemy zrobić tutaj I tutaj, dalej? Co było w tej wieży? Nie wiem. Są okay. drzwi. Ja nie wiem, dlaczego złapałem ze strony, gdzie był zawias. Bo w moich stronach tak się drzwi otwiera. Dobrze. Ej, co tu się działo? Nie wiem, możesz przejść dalej. Ale jesteś pewien, że to dalej, a nie... To jest wcześniej, a nie dalej. Chodź, ale wracamy. Ale można się dostać na górę, żeby wspiąć się na mur. Nie, chcę iść dalszą drogą, tamta okay, droga... Okej, dobra. To jest najbardziej ulubiony poziom, czyli... O nie, latarnie! O tak! Myślałem, jak to się dostać na górę? Jak to? Na dół musisz zejść najpierw. Poczekaj, otworzy ci przejście. Ja spróbuję specjalnym trikiem. A gdzie? Na dach! Złap się za moje nogi. I wciągniesz mnie? Spróbuję. Dobra. Nie mówię, że to się na pewno uda. Okej. Okay. Złap mnie drugą ręką Trzymam. Za nogę. Dobra. Czekaj, bo nie majtaj tą nogą, jak mam cię Staram złapać się. Za nogę. Staram się. Czekaj, ja się muszę rozhuśtać najpierw. No. Czekaj. Na boczek. A możesz po prostu podskoczyć z dwoma rękami w górze i mnie złapać Nie mogę, bo już jestem już w powietrzu, skoro cię trzymam. Ale trzymasz się ściany, a nie mnie. Czekaj. O nie, puściłam się z ciebie. Dobra, skocz z dwoma rękami w górze. O, idealnie, okay. Słuchaj, i teraz patrz. Hop! Właśnie.
Widzisz? Dobra. Słuchaj, ja się idealnie sprawdzam. Ale jak teraz któryś z nas spadnie, to nie będzie tak dobrze. Słuchaj, kurde, szkoda, że już nie jestem Mikołajem. A, no tak, bo mógłbyś wyjść przez komin. Aha. Chyba jednak jestem za gruby. Utknąłem, pomóż. Jak to naprawdę utknąłeś? Pomóż! Nie mów, że utknąłeś! Nie, no żartuję, tu jest podłoga po prostu. Okej, czemu straszysz? Chciałem zażartować, bo mam jednak, wiesz, strój w kształcie kuli. Mamy problem. Nie mamy problemu, spokojnie. Nie, musimy przyciągnąć wóz. Już schodzę. Dobra. Czekaj, złapię się tylko. Nie, nie mogę cię złapać w ogóle, jakie mam tutaj życie? Jeszcze chwilkę. Dobra, skakuj. Okej. Okay. Dwie ręce musisz złapać. No wiem, wiem, ale gdybyś tak się nie ruszał, to byłoby milej. I wiesz co, następnym razem muszę zdjąć kapelusz, bo kapelusz zasłania mi wszystko, co no właśnie, tutaj robię. No właśnie, nie, dlaczego brałaś najbardziej zasłaniającą rzecz, jaką mogłaś No wybrać. Bo nie pomyślałam o tym, zapraszam. Chciałam się po prostu mieścić w drzwiach. Okej, okay. I teraz okay. Skocz na latarnię. Dobrze. Ja skoczę pierwszy i będziesz mogła się mnie złapać. Nie, skacz dalej, ja zrobię to samodzielnie. Dobra, poczekaj. Niech ci będzie. Czekaj, 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 czekaj. Mam! Okej, okay. Dawaj. Huśtajmy. Okay. Ej, a jak przeskoczymy za daleko? Postaraj się nie, okej? Okay. Dobra, jestem. Idealnie. Jestem, złapam się latarnię. Ściany. Łap drugą latarnię. Hup. Okej, okay, mam drugą latarnię. Jestem. Idealnie. Łap się. Okej. Okay. Zrobimy to razem. Jeszcze kawałek. Chyba nigdy nie przeszedłem tego etapu. Prawidłowo? Tak, tą metodą. No to super, że nam tak dobrze idzie, bo ja szczerze mówiąc też zawsze starałam się go ominąć, bo powiem szczerze, jest dość skomplikowany. Okay. I teraz... Ale nie możesz tak kraszować, bo jak ja spadnę, nie, zostanę tutaj sama w tej przepaści. Tutaj, wiemy, co się robi, dobra. Co się robi? Złap się za mnie, bo tutaj jest chyba specjalne osiągnięcie w tej grze, wiesz? Nie, wolno, nie zeskocz na ten trawnik. No. Okej. Okay. Do tyłu, dobra. Ruszaj się. I teraz do przodu, bo jeśli zrobimy je tak, że nie dotkniemy trawnika w tym miejscu. Dobra. Tylko tam wskoczymy. To wydaje mi się. O, świetnie. Dobra, możesz to trawnika. Ja chyba mam to osiągnięcie zrobione. Ale wiesz co, ja też nie wiem, czy nie mam go zrobionego czasem, bo ja osiągnięcia. Próbuj w każdym razie tam wskoczyć, bo ktoś musi mnie wciągnąć. No! Daj drugą rękę! Już! Czekaj, bo druga ręka mi utknęła nie tak jak trzeba. Poczekaj! No! Złap się! Dobra, okay. łap się za sukienkę. Ho! Tylko nie zdejmij mi jej. Zapowiem tak, że się nie... No spokojnie, pociągnij Czekaj, się. No próbuję. Trzymaj W i pociągnij. Próbuję, słuchaj, już. Idealnie. Słuchaj. Nie no, spoko. Spadłam. No świetnie, po prostu. Ale tylko jedną ręką, spokojnie. Dobra, wyciągnę cię może, no, co? No wyciągnij mnie. Dobra. To nie tak miało wyglądać. Dobra, jestem. Okej. Okay. Idealnie, słuchaj, i teraz hop. Dobra. Ej, jesteśmy. Jesteśmy na moście. Niemożliwe. Dobra, teraz tam. Tak? Dobra, tak, tak, chyba. Tak, chyba tak. Tak mi się Ej, wydaje. A tutaj co tu się robiło tym kijachem? Musisz się zaczepić tam i się pochuśtać, tak mi się Dobra. Wydaje, ale nie jestem pewien. Czy dobrze? Czy mamy jeszcze ciekawego? Co wiesz, co ja chętnie zobaczę, bo nie zwiedzałem za bardzo tego etapu. A, widzę, że. To możemy tam iść jak chcesz. Nie, nic ciekawego tam nie ma. Jesteś pewien? Coś w domku może będzie, tylko zajrzę. I ja złapię z dobrej strony. Dobra. Nie, no nic nie ma. Dobra, mogę to ja ci zajrzeć w takim razie przez okno, co najwyżej. Muszę położyć kija, bo chyba go źle trzymam. Nie, no dobrze trzymasz. Niewygodnie mi w tę stronę. Muszę go złapać w drugą stronę. Łap drugą stronę. O. No. O, widzisz, za końcówkę trzeba złapać. Okej. Okay. I teraz tak, ja to tutaj zahaczę. Bardzo ostrożnie. O, byłam blisko. Prawie, powiedzmy. Dobra. Ja to wezmę. Dobra, to może ty to zrobisz. O, ty złapałeś dobrą stroną. Poczekaj, tylko ja się ciebie przytrzymam. No już poczekaj, poczekaj. Ja nie wiem, dlaczego ty chciałaś skakać, skoro można po prostu się zaczepić. A. Już poczekaj. To poczekaj na mnie. Zapraszam. Hop! Tylko musisz się trochę rozchuśtać. Chyba mam problem, bo za wysoko się musisz trzymam. Musisz się troszkę upuścić, no, niżej. Wyglądasz jak taka pani z laską, taka... Jaka no, pani z laską? Jak jakaś babuszka taka z laską, która laską zaczepiła się przypadkiem za jakiś haczyk i tak. A, słuchaj, to jestem panią z laską, która nie umie parkura. Wzio, ty już sobie poszedłeś, prawda? A ty spadłaś? No, nie widziałem, w którym miejscu jesteś, chodź. Okej, okay, puszczam się jedną ręką. Okej, okay, mam. Zapraszam. Dobra, jestem, jestem. Chodź, musimy się zabawić w chomika, tak mi się wydaje. To kto będzie chomikiem? Ja mogę być. To biegnij. Idę. Powolutku. Poczekaj, bo jak ty jesteś chomikiem, to ja muszę być na górze. A, to właśnie na ten głaz w takim razie. Dobrze. Już idę. Tylko nie przygnieć mnie. Ale poczekaj, no nie ciągnij no do góry. Nie wiem, czy mam ciągnąć, czy jeszcze nie. Jeszcze, no daj mi wejść na górę, przecież jak to mam Powoli. Zrobić? Dobra, ja się... O! Trochę się to wygina. Co się wygina? Ta lina. Bo ta lina. Spadłam. Trzymaj się! Poczekaj chwilkę. Dobrze. Już zaraz będziesz. Ej, ale czy nie potrzebujemy tego kijaszka do czegoś? Tak, do tego, żeby mnie wyciągnąć.
Ja cię mam za kijacha pociągnąć tutaj? Tak. Poczekaj, zaraz ci podam. A nie mogę ci z tej deski zrzucić? Nie, bo ta deska mi raczej na nic się nie zda, wiesz? Masz. Potrzebuję, żebyś złapała. No ale co mi po tej desce? Zrób sobie rampę. Złap kija. Dobra, jedną ręką złapię kija. Dwoma rękami złap kija i dwoma rękami wyciągnij kija. Dobra, czekaj, zaraz. Już to jest bardzo skomplikowana. Ja nie wiem, czy ja będę w stanie pociągnąć i ciebie, i kija. Wyciągaj. A nie możesz się po nim wspiąć? Nie mogę, muszę go pociągnąć. Idę. Ciągnij. To nie jest takie proste. To nie jest takie... go? Trzymam go. No to dawaj, próbuj. Oburącz trzymam. Widzowiem i świadkiem. On się wygina i łamie, ale ja zaraz spadnę. Spadam. No to postaraj się nie spać. Dobra, wiesz co? Delikatnie pochylę tą dechę. Spróbuj po niej się wspiąć. Teraz... Okej. Okay. No. Prawie. Patrz, zróbmy tak. Złapałem. Masz moją nogę do pomocy. Dobra, już jestem. Dobrze. Ho! A, czyli co, gardzisz moją pomocą? Świetnie. Co jest w tym domu? Mówiłam ci, że tak się otwiera w moich stronach drzwi. Właśnie wiem. I tam jest ślizgawka. Gdzie? Zaraz zobaczysz, na górę. Dobra, na górę, dobra. Na górę, przez drzwi. Dobra. Tędy? Chyba tak. Dobra. No i tu. A my potrzebujemy tego kijaszka. Nie. A jak mamy się przyciągnąć my na tę linię? My potrzebujemy tam się dostać, chodź. O! Oha, a świetnie. Czy nie potrzebujesz czasem beczki? Wydaje mi się, że może się przydać. Wydaje mi się, że może ci się przydać, masz. No to dawaj ją. Dobra. Świetny plan. Teraz ja jadę. Woohoo! Dobra, masz rację, jednak decha jest zaczęta. Ale tam mogliśmy gdzieś iść na górę, bo tam był. Ale to jest chyba wyjście na dzwonnicę, wiesz, tak mi się wydaje, więc to jest też chyba do jakiegoś osiągnięcia. No, dawaj na górę. No postaw pionowo tą beczkę. Próbuję, ale to nie jest takie łatwe. Utknęłam tutaj, poczekaj, daj się wystawiam rozumieć. Ją. Dobra, złapmy ją razem. Tak? Będzie łatwiej. To nie jest najprostsza rzecz w grach komputerowych, kiedy coś łapiesz razem. No ale nie wspinaj się na nią, tylko ją podnieś. O, dobra. Dobra, rozumiem, że ja ci przytrzymałam beczkę, to jesteś cwaniak. Dawaj, słuchaj, to jest do zrobienia. Okej, jednak jest to do zrobienia. Dobra, i do okna, tak? To chyba tak. Nie ma innej drogi. Tak. Skakuj. Chyba tutaj jest chyba pęknięte okno. Poczekaj więc... chwilę na mnie. No, czekam. Poczekaj, bo ja muszę tam... O nie! Co ja zrobiłam? Dasz radę? Dam radę, bo jak nie ja, to kto? Jestem. Okej. Uwaga, uważaj. Czekaj chwilę, bo mi spódnica spadła. Znaczy, spadła mi przepaść prawie. Dobra. Wiesz to trochę się cyka puścić, bo poprzednim razem stąd spadłam. Ale czekaj. Chcę ci pomóc. Tak, masz mi pomóc. Już czekaj, puszczę się jedną ręką i może mi się uda złapać za krawędź. O tak, twoja pomoc jest zawsze... Proszę bardzo. Zawsze w scenie. A może po prostu mnie złapi i mnie wciągnij, wiesz? To zamiast... też w sumie dobry pomysł, poczekaj. To będzie lepszy pomysł. Ja, słuchaj, spokojnie, nie spiesz się, ja tutaj wiszę nad przepaścią po prostu, a... Co ty zrobiłeś? Dobra, poczekaj chwilkę, ja muszę się wydostać stąd. Trzymam się ciebie. Pociągam nie, nie się. Nie możesz się trzymać jeszcze mnie. Dobra, no teraz jak to? A teraz się ciebie nie trzymam chyba teraz w ogóle. Teraz złap mnie. Czekaj, bo się boję, że ja się całkiem stąd drugą ręką zrzucę. Czekaj, bo moja ręka jest... Okej? Okay? Mam cię? Mam cię? Nie mam cię. Nie jestem pewna, czy cię mam. No jedną ręką na pewno, ale... Moja lewa ręka jeszcze jest... Próbuję. Dobra. Czekaj, tak? Czy my się tak... Zabierz głowę, bo się nie mieścimy. Już próbuję. Poczekaj. Dobra. Trzymasz się chyba jeszcze tego, krawędzi, wiesz? Nie jestem pewna. Puść prawą, lewą... Czekaj, to muszę się czegoś złapać lewą i prawą teraz. Dobra. Dobra. Uch, jejku, to dobra. Było strasznie trudne. I trzeba iść na górę? Tak. O tu jeszcze nie. Jeszcze nie koniec tej wspinaczki. O nie, ale to znaczy, że teraz jestem w stanie wypaść na sam dół. No, dokładnie. Czekaj, nic nie widzę. Skocz po mnie. To będzie najbezpieczniejsza metoda. Okej. Okay. Co ty tam robisz pod tą spódnicą? Dobra, masz się? Tak. To idź dalej, ja muszę... Nie, dawaj, wskakuj. To jest bezpieczniejsza opcja. O matko, przeskoczyłam no, cię prawie. I do okienka. Okay. Panienka z okienka. Jestem panienka w okienku już. A ty idziesz do mnie? Idę do ciebie, dobra. Doskonale, udało chodź, się. Ruszamy w tamtym kierunku. Tutaj jest tylko brama do otwarcia. No właśnie, bo my nie spojrzeliśmy zupełnie, że to jest brama do otwarcia. A no tak, jest brama i teraz musimy zejść na dół, tak? Nie, potrzebnie tak. Wchodziliśmy we dwójkę. O kurka, czyli mogła jedna osoba tutaj wejść tylko, zobacz. O nie, że ja się męczyłam na darmo, mogłam tutaj czekać na mojego rycerza dzielnego, ale wiesz co? Udało się. Weszliśmy już na safe?
Tak. Dobrze, udało się. W takim razie jesteśmy bezpieczni, możemy zakończyć ten odcinek. I wyrzucamy tradycyjnie zio, zostawiając łapkę w górę, więc jeśli wam się podobało, zostawiajcie łapkę w górę. Nie! Subskrybujcie. Widzimy się w kolejnym odcinku na kanale zio. Zapraszam. Macie całą playlistę na ekranie końcowym. Pamiętajcie, 2000 łapek w górę, żeby się pojawił kolejny odcinek, więc to dokładnie bardzo, bardzo ważne. O nie. Trzymajcie się. Pa, pa! Ja się nie poddam, nie ma opcji. Dobra.